Dzień dobry moi drodzy, witam wszystkich. Słuchajcie, na wstępie mam dla Was dwie ważne informacje. Pierwsza jest taka, że na kanał Nie Grasz, Nie Wygrasz wjechał film o takiej oto pięknej okładce. Tylko spójrzcie, najgorsi selekcjonerzy reprezentacji Polski w XXI wieku. No przecież to jest takie kino, taki film, nic tylko klikać. Link do filmu znajdziecie tam niżej. Jak obejrzycie ten film, to śmiało możecie się przełączać na tamten i oglądać, i komentować. Tak jest, liczę na Wasze komentarze. Druga ważna informacja jest taka, że na Spotify jest taki mini podcast ode mnie na temat powrotu Adama Nawałki do reprezentacji Polski, no bo nie oszukujmy się, ten powrót wygląda na to, że jest coraz bliżej. Tam niby pojawiają się jeszcze jakieś nazwiska, ale wydaje mi się, że jednak to będzie powrót na Wałnicy. Mam jakieś obawy co do tego powrotu i to właśnie o tym jest ten mini podcast. O obawach, o tym, czego tak naprawdę boję się, jak dojdzie do powrotu Adama Nawałki i czego obawiam się przed tymi meczami barażowymi, a być może meczem barażowym. To jest na Spotify'u, do posłuchania. Dobra, a teraz przejdźmy do tego, co jest dzisiaj na tym kanale, czyli na Fangol z boiska do sieci. Moi drodzy, przed Wami najdziwniejsze powołania Adama Nawałki w historii jego reprezentacji Polski. To jest najdziwniejsza jedenastka. O co chodzi z tymi dziwnymi powołaniami? Ano o to, że tu będą tacy piłkarze, o których pewnie już nie pamiętacie, w ogóle nie pamiętacie, że oni kiedykolwiek grali w reprezentacji Polski, a tym bardziej nie pamiętacie, że powołał ich właśnie Adam Nawałka. Mam nadzieję, że podczas tego filmu nieraz się zdziwicie. Dobra? No to teraz tak, siadacie wygodnie, ja już przestaję gadać i przechodzimy do mojej jedenastki. Jedenastka najdziwniejszych powołań Adama Nawałki wystąpi przed Wami w ustawieniu 3-5-2. Zaczynamy od bramkarza i od razu na dzień dobry wjeżdża prawdziwa bomba, bo w tym przypadku mamy chyba do czynienia z najdziwniejszym powołaniem w selekcjonerskiej karierze Nawałnicy. Całej, ogółem. Mowa oczywiście o Rafale Leszczyńskim. W 2014 roku 21-letni bramkarz pierwszoligowego Dolkanu Ząbki dostał wezwanie od Nawałki. Kibice byli w szoku. No nic dziwnego, bo przecież nie każdego dnia chłopak z poziomu pierwszej ligi dostępuje takiego zaszczytu. O Leszczyńskim mówili wszyscy. No i pojawiła się presja. Głowa nie udźwignęła takiej presji, ale nie odleciałem. Nie było sodówki, głupich akcji, zawalania treningów. Przed każdym meczem miałem jednak z tyłu głowy, że jak coś zawalę, to wszyscy się o tym dowiedzą. Niepotrzebnie nakładałem na siebie dodatkową presję. To potęgowało moje błędy, ale wtedy jeszcze o tym nie wiedziałem. Tak po latach tłumaczył to całe zamieszanie bramkarz na łamach serwisu sport.pl. Leszczyński w reprezentacji rozegrał jeden mecz na zgrupowaniu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, na które pojechali tylko ligowcy. Nasza ligowa kadra wygrała 3-0 z ligową kadrą Norwegii. On gola nie puścił. I to wszystko. Leszczyński nigdy więcej już nie pojawił się w planach selekcjonera. Obecnie jest bramkarzem Chrobrego Głogów. No to teraz przechodzimy do linii defensywy. Jedziemy od lewej strony. Następne dziwne powołanie. Rafał Kosznik. Lewy obrońca dostał powołanie na pierwszy mecz w selekcjonerskiej karierze Adama Nawałki. To było towarzyskie starcie ze Słowacją w listopadzie 2013 roku. Kosznik rozegrał 87 minut, a my przegraliśmy 0-2. Nawałka znał go z Górnika Zabrze, w którym obrońca potrafił zagrać nie tylko w defensywie, ale i dorzucić liczby w ofensywie. To był jednak ten jeden jedyny raz z orzełkiem na piersi i nigdy więcej do kadry już nie wrócił. Dziś jest kapitanem w trzecioligowej Radunii Stężyca. Na środku obrony obecny stoper Śląska Wrocław, Wojciech Golla, a w trakcie powołania zawodnik Pogoni Szczecin. To był 2014 rok i to samo zgrupowanie w Emiratach, o którym wspominałem w przypadku Leszczyńskiego. Tylko że Golla nie zagrał z reprezentacją ligowców Norwegii, a Mołdawii. Wygraliśmy 1-0 po golu Pawła Broszka. No i tyle. Defensywę zamyka Łukasz Broś, który dostał od Nawałki szansę na zaprezentowanie swoich umiejętności w listopadzie 2014 roku. To był mecz towarzyski ze Szwajcarią, który zakończył się remisem 2-2. W tamtym spotkaniu jednego z goli dla biało-czerwonych zdobył Artur Jędza Jędrzejczyk, który później zaprezentował chyba najlepszą cieszynkę w swojej karierze. Wiem, że to pamiętacie.
Pewnie szczególnie pamiętają to ci, którzy świętowali razem z Jędzą na trybunach. Wracając do Brozia, to było to jego ostatnie powołanie w karierze. Łącznie uzbierał 3 mecze w biało-czerwonych barwach. Dziś gra u siebie, czyli w Mamrach Giżycko. Pozdrawiam całe Giżycko, pięknie tam jest u was. No to co? Linia pomocy. Od lewej jedziemy. Melduje się Dawid Plizga. Swoją drogą jeszcze całkiem niedawno zawodnik LKS-u Goczałkowice-Zdrój. Swego czasu Plizga miał dobre momenty, czy to na początku kariery w GKS-ie Katowice, czy później w Zagłębiu Lubin i Jagiellonii. Taki solidny ligowiec. Wiecie, co to zawsze coś tam strzeli, jakąś asystę zaliczy. U Nawałki zagrał w tym wspominanym już meczu z Mołdawią w Emiratach. I to wszystko. No dobra, to na środku pomocy mam 2 defensywnych i 1 ofensywnego Grajcara. Zacznijmy może od tych, co to bardziej zajmują się tą brudną boiskową robotą. Na początek Taras Romańczuk. Powołanie z serii po co? W ogóle pamiętacie, że on był w reprezentacji Polski? To był marzec 2018 roku, czyli niedługo będą 4 lata. I mecz z Koreą Południową. Wygraliśmy 3-2 po golach Lewego, Grosika i Zielińskiego. A Romańczuk rozegrał 61 minut. I już. Nic więcej. Według mnie Romańczuk to na pewno solidny piłkarz na warunki ekstraklasy. No można powiedzieć, że trochę taka współczesna legenda Jagiellonii. Ale po co było to powołanie do kadry? Szczególnie, że później już nigdy więcej do pomocnika nie powrócono. A powiedzmy sobie szczerze, pozycja defensywnego pomocnika w kadrze w reprezentacji też nie była aż tak newralgiczna, żeby na siłę łatać ją akurat Romańczukiem. No nic, jedziemy dalej. Następny defensywny to Damian Dąbrowski. Dziś wyróżniający się piłkarz walczącej o mistrza Pogoni Szczecin. Nawałka sprawdził go już po Euro w listopadzie 2016 roku. Zremisowaliśmy towarzysko 1-1 ze Słowenią, a Dąbrowski pojawił się na murawie w 83 minucie za Mączyńskiego. Tak jak mówiłem, mój środek uzupełnia jeszcze ofensywny zawodnik. Trochę już zapomniany. Michał Masłowski. Jeden z największych niewypałów transferowych Legii w XXI wieku. U selekcjonera Nawałki, co ciekawe, rozegrał nawet 3 mecze, tylko że jeszcze wtedy był piłkarzem z Zawiszy. No ale dobra, wracamy. Oczywiście to były wszystkie 3 mecze towarzyskie. Norwegia i Mołdawia na wciąż przewijającym się w tym filmie zgrupowaniu w Emiratach, plus epizod w przegranym 1-0 meczu ze Szkocją na Narodowym. Matko. Serio, my przegraliśmy ze Szkocją na Narodowym. Dziś Masłowski przechodzi rehabilitację po zerwaniu więzadła krzyżowego. Dlatego życzę szybkiego powrotu do zdrowia, a następnie powrotu na boisko w barwach Zagłębia Sosnowiec. A na prawym skrzydełku, czy tam wahadełku, śmiga doświadczony ligowiec. I to bardzo doświadczony. Zresztą spójrzcie na rozpiskę jego kariery z serwisu 90minut.pl. Swoją drogą polecam ten serwis. Łukasz Madej to mistrz Europy z U18 z 2001 roku, który w dorosłej piłce reprezentacyjnej nic nie osiągnął. Rozegrał 5 meczów i wszystkie były tylko sparingami. U Nawałki zagrał 2-krotnie. Z Norwegią i Mołdawią na Ajakrze, zgrupowaniu w Emiratach. Przechodzimy do napadziorów. No Lewego tu się nie spodziewajcie, ale mam 2 perełki. Prawdziwe perełki. Najpierw Piotr Pepe Ćwieląg. Człowiek, który stał się wiralem, ponieważ powiedział, że w niedzielę o 17, gdy świeci słoneczko i jest przyjemnie, to no nie są to warunki do gry w piłkę. W każdym razie te odważne słowa Ćwieląga nie zraziły selekcjonera Nawałki, który dał mu wykazać się u boku Lewego czy Błaszczykowskiego. To były czasy, gdy Nawałka dopiero zaczynał budować kadrę i dużo testował, bardzo dużo, czyli listopad 2013 roku. Zagraliśmy wtedy z Irlandią i bezbramkowo zremisowaliśmy. Ćwieląg rozegrał aż 81 minut i nigdy więcej już do reprezentacji nie wrócił. Dziś gra z Łukaszem Piszczkiem w LKS-ie Goczałkowice-Zdrój, ale nawet jakby Piszczu został asystentem Nawałki, o czym się mówi, to chyba nie ma co liczyć na powołanie. Nie, no Ćwieląg już chyba nie wróci. Drugi napastnik zagrał w reprezentacji Nawałki aż 2 mecze. To Mateusz Zachara. Nie kojarzycie?
nic dziwnego. Jego najlepszy sezon w karierze to 2013-2014, gdy w Ekstraklasie zapakował 11 goli. Rozwijał się właśnie pod okiem nawałnicy w Górniku Zabrze, dlatego też dostał później szansę w reprezentacji ligowców na zgrupowaniu w Emiratach. Zagrał z Norwegią, Mołdawią i to wszystko. Gola nie strzelił. Co ciekawe, Zahara trafił do Ligi Chińskiej w czasach, gdy nie było o niej jeszcze aż tak głośno. To był 2015 rok, czyli można powiedzieć, że przecierał szlaki w Chinach. Później wrócił do Polski, do Wisły Kraków, ale to już nie było to, co w czasach Górnika Zabrze. Próbował swoich sił również w Portugalii, na Słowacji i nawet ostatnio w Bośni i Hercegowinie. Jednak bez sukcesów. Obecnie jest wolnym zawodnikiem. No i jak tam? Zdziwiliście się troszeczkę? Mam taką nadzieję, że zrobiliście przynajmniej raz podczas tego całego filmu takie... Tak, to jest takie zdziwienie, które mam nadzieję, że zrobiliście. W każdym razie, jeżeli Adam Nawałka wróci do reprezentacji Polski, a wszystko na to wskazuje, no może nie wszystko, ale wiele, to życzę panu Adamowi, żeby jak już wysyła powołania, to żeby były to tylko trafione powołania, no i żeby te wyniki... Nie, najpierw niech ten baraż z Rosją będzie wygrany, a później będziemy się zastanawiać, co dalej. Tego życzę panu Adamowi. Słuchajcie, przypominam jeszcze raz, na sam koniec, jest film na kanale Nie Grasz, Nie Wygrasz, Liżej Link, czyli Niżej Link, i jest też mini podcast na Spotify'u do odsłuchania. Widzimy się niedługo. W przyszłym tygodniu coś czuję, że będą jeszcze poruszane tematy reprezentacyjne. Bądźcie na bieżąco z nami, z kanałem Fangol z boiska do sieci, z kanałem Nie Grasz, Nie Wygrasz, z podcastami na Spotify'u, z naszym Instagramem. Tam wszystko, cały czas coś się dzieje, cały czas gdzieś się pojawiam, coś tam robię, gdzieś tam jakieś memy wyskakują. Bądźcie z nami na bieżąco, bo jest gorąco, tak? Na bieżąco, gorąco. Widzicie? Muszę już kończyć, bo zaczynam rymować. Trzymajcie się, miłego weekendu i do zobaczyska.